Właśnie znajduje się w wyremontowanej windzie do przystanków na wiadukcie na Saskiej. A jak wygląda budowa nowych wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ulicą Paryską? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Awizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czołem, Awizonosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, tutaj prosto z nad Trasy Łazienkowskiej po stronie praskiej, gdzie trwa gruntowna przebudowa obydwu wiaduktów, ale jak pewnie wiecie, od właściwie miesiąca bądź nawet większego czasu nic tu się właściwie nie dzieje, jeżeli chodzi o konstrukcję nowych wiaduktów, ale dokładnie tak to nie wygląda. Zresztą dokładnie Wam opowiem w dzisiejszym filmie, czemu to stanęło, co tu się dzieje, jaki jest problem, ale najpierw zaczniemy od tego, na temat czego ta inwestycja w ogóle jest, co tu właściwie jest realizowane w ramach przebudowy całej Trasy Łazienkowskiej po stronie praskiej, bo ta sama inwestycja była realizowana po stronie Śródmieścia, czyli na Agrykoli, z tym, że tutaj ta inwestycja jest w trochę większym zakresie. Czyli o co chodzi? Chodzi o przebudowę dwóch wiaduktów Trasy Łazienkowskiej nad ulicą Paryską i nad ulicą Bajońską. Obydwa wiadukty muszą być wyburzone i postawione zupełnie od nowa. Wraz z nowymi wiaduktami pojawią się nowe ekrany akustyczne na nich. I zanim przejdę do dalszej części, tu Wam pokażę ciekawostkę, jak wyglądają aktualnie objazdy, jeżeli chodzi o ruch rowerowy i UTO, jeżeli chodzi o drogi rowerowe po prostu w obrębie całego węzła. To są dosyć dużo znaków, w miarę są intuicyjne, po prostu wiadomo gdzie, co i jak jechać. Zostały wprowadzone specjalne możliwości, jeżeli chodzi o przejazdy. W niektórych miejscach po prostu został wyznaczony specjalny ciąg pieszy rowerowy. No i na spokojnie, w miarę możliwości, oczywiście z większym czasem przejazdu, ale można objechać po prostu całe te utrudnienia i dojechać do drugiej strony wiaduktu, gdzie po prostu jest już zapewniona droga rowerowa, bo po prostu przejazdu pod samymi wiaduktami w trakcie przebudowy zbytnio nie ma, pomijając ulicę Paryską i tam małe też przejście dla pieszych. Wracając do tej przebudowy, pomijając przebudowę obydwu wiaduktów, na których będą teraz zmontowane nowe, wyższe ekrany akustyczne, oczywiście w zależności od miejsca, również jest realizowana budowa nowych schodów technicznych do samych wiaduktów wraz z odbudową infrastruktury podziemnej, oczywiście z przebudową wszystkiego, co jest na dole, no i wymianą całej nawierzchni asfaltowej na odcinku od właśnie węzła z Wałem Miedziczyńskim do planowanej inwestycji tramwaju na Gocław. Co to oznacza? Oznacza to, że tu wszędzie teraz widzicie, będzie nowa nawierzchnia i ona ma być wyłożona na terenie całej części jednej jezdni, czyli na terenie nowego wiaduktu i na terenie do tramwaju na Gocław, a będzie to zrealizowane w ramach jednej procedury, w ramach jednego czasu. Co ważne, w ramach również tej inwestycji tutaj w tym miejscu na Alei Stanów Zjednoczonych są montowane nowe ekrany akustyczne, w ramach których też oczywiście są to po części przebudowane przystanki autobusowe, no i oczywiście również chodniki. No i tu właśnie jest cały szkopuł, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Przebudowa całej nawierzchni, jeżeli chodzi o Aleję Stanów Zjednoczonych, bo po prostu okazało się, że nie da się tego zrobić tak łatwo i tak szybko, jak pierwotnie planowano. Ale zanim do tego dojdziemy, zerknijmy sobie, jak to wygląda tutaj, jeżeli chodzi o ekrany akustyczne. Chociaż może Wam to powiem wprost. Jak tutaj się pojawiłem i nie wiedziałem o tych utrudnieniach i o tym opóźnieniu, to trochę byłem sfrustrowany z tym, że mamy kolejną inwestycję typu tunel w Łodzi kolejowy, gdzie po prostu przyjeżdżam po paru miesiącach i się nic nie dzieje. No oczywiście są tutaj problemy, jeżeli chodzi o tą nawierzchnię asfaltową i właśnie to jest największy problem. Oczywiście, jeżeli chodzi o same ekrany akustyczne, to ich się tutaj pojawia więcej, w sensie samych słupów, jeżeli chodzi o ich konstrukcję. Pojawiły się nowe również zatoczki tymczasowe dla autobusów w tym miejscu, jak widzicie po środku w bypasie dzielącym, bo one po prostu będą wykorzystywane podczas zamknięcia jednej bądź drugiej jezdni dla całego ruchu, więc wtedy ruch autobusowy na przystankach nie będzie blokować ruchu dla samochodów pozostałych w tym miejscu. Niemniej problem jest z tą nawierzchnią w tym miejscu. Wszędzie na całej długości Alei Zjednoczonych pierwsza warstwa asfaltu, która jest schowana pod warstwą ścieralną i cała część niższej podbudowy jest po prostu w kiepskiej kondycji, co oznacza, że trzeba całkowicie gruntownie przebudować nawierzchnię w tym miejscu. Trzeba całkowicie wszystko nie tylko sfrezować, ale właściwie wyburzyć całą nawierzchnię i wybudować ją zupełnie od nowa, co oznacza zmiany w projekcie. I dlatego też prace w tym miejscu zostały wstrzymane, a nowy wiadukt nie został oddany do użytku. Dlatego też po prostu nie da się zrobić zjazdu z nowego wiaduktu bez ingerencji na wierzchnię tutaj starą asfaltową, która po prostu tutaj się znajduje. Słuchajcie, nie można zrobić zjazdu, bo po prostu trzeba wymienić całą nawierzchnię asfaltową na Alei Stanów Zjednoczonych w ramach jednej procedury, żeby po prostu nie było ład, żeby to było wszystko ładnie sklejone na całej długości, a nie da się tego zrobić, ponieważ trzeba zrobić nowy projekt wykonawczy, jeżeli chodzi o wymianę nawierzchni całej w zakresie tejże inwestycji. Więc to aktualnie jest projektowane i po prostu jest to szybko robione w miarę możliwości. Niemniej przez to też inwestycje najprawdopodobniej się opóźni, bo planowane przełączenie ruchu z jednej na drugą jezdnię było mniej więcej na połowę wakacji. Mamy już teraz właściwie 21 sierpnia, jak widzowie oglądacie dzisiaj. No to siłą rzeczy ta inwestycja jeszcze tego nie doszła, a miało się wszystko zakończyć wraz ze wszystkimi pracami mniejszymi w połowie 2025. Ja w tym momencie mogę powiedzieć, że inwestycje najprawdopodobniej z wszystkimi pracami skończą do końca 2025 roku, patrząc na zakres zaawansowania tej inwestycji. Nie mówię o przejezdność wiaduktu, bo ona będzie szybciej niż na sam koniec 2025 roku, ale mówię o faktycznie zakończeniu wszystkich prac, jeżeli chodzi o zakres tej inwestycji. Biorąc pod uwagę, jak na Agrykoli się ślimaczyli z oddawaniem do użytku poszczególnych przejazdów rowerowych, to tutaj też nie będzie po prostu tak aż szybko. Z innych ciekawostek to mogliście zobaczyć już sam wiadukt. Za chwilę sobie zerkniemy na niego z bliska, bo przy nim też się dzieją prace, tylko po prostu ich nie widać, bo one się dzieją zwyczaj w części dolnej, bądź też w innych po prostu miejscach pochowanych, ale prace się posuwają powoli, ale powoli do przodu, tak? W sensie, no nie można robić zjazdów z samych wiaduktów, ale to nie oznacza, że przy nich się zupełnie nic nie dzieje. Podobno zresztą pojawiła się pierwsza warstwa asfaltu na nich, chociaż jak na nie patrzy, to tak jakoś sobą jest widoczna. I przy okazji tutaj też są te schody już gotowe, ale one już tak konstrukcyjnie właściwie są gotowe od dłuższego czasu. Niemniej sam wiadukt w tym miejscu jest już właściwie, jeżeli chodzi o konstrukcję całej płyty, i konstrukcyjnie jest właściwie całkowicie gotowy, również ze wszystkimi słupami do ekranów akustycznych, których tutaj jest ciekawostka, powiem, że pierwotnie w ramach pierwszych wiaduktów, ten po prawej stronie jeszcze stoi, nie było, tylko one zostały po prostu później dołożone. Ale dobra, zlećmy sobie tutaj na dół, żebyście zobaczyli, co się dzieje na dole, jeżeli chodzi o zakres zaawansowania całej tej inwestycji. Widzimy oczywiście w tym miejscu odpływy, jeżeli chodzi o, tutaj na górze, znaczy od dołu wiaduktu, ale na górze teraz, jeżeli chodzi o ujęcie, całe odprowadzanie wody ze całej płyty wiaduktowej. Widzimy, że wiadukt nie jest trzymany tak samo jak stara konstrukcja na jednej podporze w danym miejscu, tylko na dwóch podporach, które po prostu rozkładają swoje całe natężenie, jeżeli chodzi o po prostu obciążenie całej płyty wiaduktowej na dwie części. No i widzimy, że tu już jest właściwie wszystko gotowe. Przynajmniej w teorii. Tam jeszcze jedna część podziemna jest do przebudowy, ale ona będzie realizowana krok po kroku wraz z przebudową tej drugiej części, to po prostu jeżeli chodzi o drugi wiadukt. Tak widzicie, tak wygląda ona ze środka. No tu dokładnie widać, że właściwie wszystkie elementy, jeżeli chodzi o nową konstrukcję, są już gotowe i też możemy sobie właściwie porównać, jak wygląda stara konstrukcja i nowa, side by side. No robi to wrażenie, tak? Widać, jak jest stara już zepsuta i właściwie się sypiąca, no i jak zupełnie inna metoda jest zapracowana, jeżeli chodzi o nową konstrukcję wiaduktu. Widać tam po prostu, że w starym mamy właśnie jedną podporę, tu mamy podwójne podpory, widzimy całą zupełnie inną konstrukcję, jeżeli chodzi o całą płytę wiaduktową, też jest inaczej zrobione odwodnienie, no ogólnie po prostu jest tu zupełnie inna konstrukcja, właściwie, chociaż utrzymujące swoje te same parametry, jeżeli chodzi o przekrój drogi na górze i ekrany akustyczne, które tam są zrealizowane. Z tym, że tutaj ekrany akustyczne są po prostu wczepione bezpośrednio w samą konstrukcję wiaduktu, a nie tak jak tam na tamtym wiadukcie zostały dołożone w trakcie innej inwestycji. Więc to jest zupełnie co innego, to trochę inaczej wygląda. Zresztą z ciekawostek te wiadukty w tym miejscu no, mają naprawdę dużo lat. Ostatnio obchodziliśmy urodziny Trasy Łazienkowskiej, więc ten stary wiadukt w tym miejscu ma już ponad 50 lat, bo urodziny obchodziliśmy jakiś czas temu. Zresztą sama Trasa Łazienkowska pierwotnie została oddana do użytku 19 lipca 1974 roku, więc widzicie, że te wiadukty mają już właściwie ponad te 50 lat, dokładnie 50 lat i 1 miesiąc, więc całkiem dużo czasu już one tutaj przetrwały, no i siłą rzeczy, jeżeli nie ma realizowanych większych tutaj prac, jeżeli chodzi o remonty, no to po prostu one się siłą rzeczy zepsuły i dlatego też są tutaj aktualnie całkowicie przebudowane. Tam widzieliście też tą jedną część, jeżeli chodzi o przebudowę części podziemnej, która w tym miejscu jest realizowana i to jest właśnie przy samym przyczółku, no i to jest jeszcze tutaj właśnie realizowane. Jeżeli chodzi o inne prace, to tutaj są jeszcze robione i których właściwie aż tak bardzo nie widać, przynajmniej jeżeli chodzi o zakres widoczności z autobusu, to w tym miejscu powstaje nowy mur oporowy, który bardzo mi się podobał, jeżeli chodzi o tą konstrukcyjną, z tymi kamyczkami w tym miejscu schowanymi po prostu w tej części zbrojenia. Ja zawsze lubię tego typu elementy, dużo ich jest w elementach górskich, jeżeli chodzi o trasy szybkiego ruchu, a tutaj w centrum Warszawy coś takiego się pojawiło, nie będę ukrywać, że zawsze mi się bardzo podobają, więc dla mnie osobiście to jest coś ciekawego. Więc przy pszczółkach tego typu mury oporowe się teraz pojawiają, a właściwie ten jeden tutaj po tej stronie się zaczął już w tym miejscu pojawiać, więc coś się dzieje, ale pod samymi produktami właściwie nie ma większego ruchu. Co oczywiście widać tutaj poszczególnych pracowników budowych, których na wieczorach widzicie tam po lewej stronie teraz. Niemniej tych prac nie jest aż tak dużo realizowanych, bo po prostu w większości inwestycji jest teraz praca wstrzymana. Niemniej zobaczymy, jak to będzie z tymi opóźnieniami i kiedy to się wszystko ostatecznie skończy. Tymczasem, jeżeli ten materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami Awizonosza. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Kolejny film z Trasy Łazienkowskiej, w stronie praskiej, pojawi się za 2 miesiące, a na Agrykoli już jakoś to podsumuję, może niedługo. Do zobaczenia. Cześć!